Siemano, witam was w kolejnych minecraftowych nowinkach. W dzisiejszych nowinkach dużo nowości nie będzie, aczkolwiek jest bardzo ciekawy news, tak więc zapraszam do oglądania. Została potwierdzona data snapshotu. Jest to ten czwartek, tak, za dwa dni w końcu ujrzymy snapshota. Ale nie cieszcie się tak bardzo. Niestety w owym snapshocie nie ujrzymy zmian związanymi z generatorem map. Niestety jest to zbyt duża nowość i Jeb jeszcze chce nad nią troszeczkę popracować, lecz prawdopodobnie ujrzymy to w końcu w następnym snapshocie. Drugą rzeczą jest możliwość dodania opisów do przedmiotów. Jak widzicie teraz w command bloku widzimy cały szyfr, że tak powiem, jak to trzeba, całą komendę, jak to trzeba właśnie zrobić, żeby taki opis do przedmiotu dodać. Teraz widzicie dwie nowości. Tutaj jest gotowy efekt po tym nałożeniu na przedmiot. Widzicie właśnie ten napis, ale druga rzecz, co się rzuca w oczy, to jest zmieniona ikonka przedmiotów dekoracyjnych. Ze skrzynki została zmieniona w kwiatek, prawdopodobnie piwonię. Tak więc dzięki za oglądanie, jeżeli takie nowinki wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, to bardzo motywuje. Jeżeli będzie naprawdę bardzo dużo łapek w górę, tak jak jest pod nowinkami numer 12, który jest moim najpopularniejszym filmem, od razu jak się nowość pojawi, 5 minut po nowości, od razu dostaniecie filmik. Tak więc mówię wam, łapki motywują. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft nowinki, bądź jak już to tradycyjnie mówię, w snapshocie. Do usłyszenia. Cześć.